Cześć, tu Easylingo. Zapraszam na 5 rzeczy, które należy zakuć przed maturą. Tutaj w moim tle widać książkę, z której korzystamy, przygotowując się do egzaminu maturalnego. Bardzo fajnie skonstruowany podręcznik. Jeden z dwóch podręczników systemowych, że tak powiem, z których korzystam. Drugi to jest repetytorium ósmoklasisty firmy Oxford. Bardzo fajnie ułożone materiały. Poza nimi w Easylingo korzystam wyłącznie z moich materiałów, z własnych książek, z własnych przykładów, z własnych kart, ale te dwa podręczniki są o tyle potrzebne osobom, które korzystają z takich kursów w Easylingo, że oprócz tego, że należy powtórzyć sobie przed egzaminem cały materiał, to jeszcze trzeba nauczyć się, jak ten egzamin zdawać. I te podręczniki są wyposażone właśnie w takie fajne przykłady, na których można to wszystko omówić, przetrenować i dobrze się przygotować. Wyniki moich kursantów są bardzo, bardzo dobre. Zapraszam więc w nadchodzącym teraz roku do udziału w kursach Easylingo, również do kursów poprzez webinary, czyli w taki sposób, jak teraz się widzimy. Jest to może bardziej dostępna opcja, ponieważ ja głównie uczę indywidualnie, ewentualnie w grupach dwuosobowych. Tutaj oprócz okładki książki widzisz dwie podstawowe rzeczy, które zazwyczaj kujemy. A kuć można te rzeczy i należy te rzeczy, które przyjmuje się na wiarę. Na wiarę to znaczy, że tak samo jak wierzymy, że kot to jest cat, że robić to jest do i odmienia się do, did, done, go, went, gone, odmienia się chodzić. Buy, bought, odmienia się kupować. Jest masa, cały deszcz, jak tutaj narysowałem, słownictwa, które trzeba uwierzyć, że to właśnie tak jest w języku angielskim. Tak też oprócz tych dwóch elementów są jeszcze trzy, które też proponowałbym tobie potraktować jak taki zestaw, do którego należy często zaglądać. I to w tej książce, którą tutaj widzisz, jest bardzo fajnie ułożone na początku materiału. Punktem trzecim, który podobnie należy potraktować jak te nieregularne i słownictwo, to są phrasal verbs. Phrasal verbs, czyli mamy jakieś chodzić go, ale już go out będzie gasnąć. I tu te phrasal verb jak go out, bring up, look for czy cut down on wybrałem specjalnie. Ponieważ go out to jest gasnąć, więc nie można gasnąć coś albo kogoś. Jest to więc tak zwany phrasal verb bez dopełnienia. Ale już bring up, czyli wychowywać, jak najbardziej kogoś można, na przykład jak tutaj the kids. I bring up jest o tyle fajny, że bring up można, jeżeli chcesz rozłączyć i powiedzieć albo jak tutaj bring up the kids, albo bring the kids up. Takiej możliwości już nie ma w look for, czyli szukać. I szukać kłopotów to będzie look for troubles. Ewentualnie trafiają się też takie dłuższe czasowniki frazowe jak cut down on, ograniczać, redukować, junk food, czyli śmieciowe jedzenie. Więc to punkt trzeci. Punkt czwarty. Punkt czwarty to też wyjaśnione fajnie w tej książce i ułożone wręcz w jednej tabelce. Zwroty z przyimkami, czyli wyrazikami takimi jak at, on, in, with, by, from i about. Dlaczego warto też potraktować je jak kolejne słownictwo i przyjąć na pamięć, często zaglądać? To jest dlatego, że takim przyimkiem, który przychodzi do głowy, kiedy myślisz w, tak jak tu narysowałem w jakimś pudełku, w jakiejś torbie, to będzie in. Ale u nas to samo w zdaniu być dobrym w golfa, to będzie good at. I pełno jest takich zwrotów z przyimkami, które nie są zupełnie logiczne i trzeba przyjąć je po prostu na pamięć. Ostatnią rzeczą to jest słowotwórstwo. Tutaj są pewne zasady i te zasady są oczywiście w książce wyjaśnione, ale tak podchodząc do egzaminu praktycznie, osoby, które lubią szczegóły i lubią uczyć się szczegółów, to rzeczywiście dla nich jest taka szansa, że przy zadaniach na słowotwórstwo będą mogły sięgnąć do pamięci, że z tej zasady, z tego wyjątkowego przedrostka czy przyrostka tak się zmienia, a nie inaczej wyraz, bo tak inaczej zmienia się charakter tego wyrazu. Ale jeżeli nie czujecie, że macie takie podejście, to proponowałbym też
przyjąć te wyrazy jako kolejne po prostu wyrazy, jak kolejne słownictwo. I wiedzieć, że jest takie precise, ale jest też precision. I co znaczy? Że jest takie estimate, ale też overestimate. I co znaczą? Że jest appropriate, ale inappropriate. I co znaczą? Więc mamy pięć rzeczy, które proponuję przyjąć na wiarę, na pamięć i często, często zaglądać do nich przed egzaminem, ponieważ w języku angielskim, a zwłaszcza przed egzaminem, liczy się bardzo regularność zaglądania kontaktu z tymi słowami, z konstrukcjami. Więc mamy na miejscu piątym słowotwórstwo, na miejscu czwartym zwroty z przyimkami, na miejscu trzecim phrasal verbs, na miejscu drugim czasowniki nieregularne i ich odmiana, bądź nieregularna odmiana czasowników, i na miejscu pierwszym vocabulary, czyli słownictwo. Zapraszam serdecznie do EasyLingo, zapraszam również na kursy przez webinaria, tak jak teraz się widzimy. No i trzymam kciuki na maturze za Was. See you.